No siema, z tej strony Kelo4. Witam was w kolejnym odcinku z reakcji na piosenki. Moi drodzy, w tamtym tygodniu nie było reakcji na piosenki, bo nie miałem czasu i z tej racji po prostu dzisiaj zrobimy dwie reakcje na piosenki, tak? Najpierw nagram jedną, potem nagram drugą i będę po prostu wrzucał, nie? Dlatego trudno jest mi określić, czy będą jakieś problemy autorskie, czy nie. Ale no zaktualizowałem parę piosenek i zaraz wam tutaj pokażę na liście. Od numeru w sumie 20 to mamy utwór Darka 1, uwielbiam, Nikola Szybcior, Ty i ja, Nikola Zabierz Mnie, T-Ramen od Oli, Cheerwagon, Szpaku Jeździec Bez Głowy, Chiwas Narcys. Nie wiem, czy ja Chiwas Narcys już nie sprawdzam, ale chuj, to się zobaczy. I nowość. Jak zauważyliście, są też utwory albo albumy, które robiłem reakcje, nieplanowane, jak tylko wyszły, nie? I moi drodzy, rezygnujemy z tego. Rezygnujemy po prostu. Ja będę dodawał piosenki moich ulubionych raperów do tej listy, będzie losowanie i tak samo albumy, tylko topki 5 raperów. Więc jeżeli wyjdzie jakiś album, to po prostu album znajdzie się w losowaniu. Jeżeli wylosuję album, to może nie będzie od razu odcinek z tego albumu, ale po prostu napiszę wtedy na grupce na Facebooku, więc jeżeli cię tam jeszcze nie ma, to dołącz, że no tego i tego dnia robię z live'a, z oceny tego i tego albumu, nie? I zobaczymy, czy będę wtedy to solo robił, czy znajdą się jakieś osoby chętne tam z mojego grona osób, z którymi nagrywam, nie? No i tutaj mamy właśnie album Kartki Księga Jesiennych Demonów, Koyotokson, Dziwny Niemowlak. Mamy utwór H4J4, Opał Floral, Bugs, Duo, Walka z Cieniem. Nullizmatic, Filipa Kamil Bednarek. Z tego co słyszałem, zajebiste propsy dostają po tym utworze. No i w sumie utwór, który wyszedł 2 godziny temu, gdzie gościnnie dograł się Kartki. A jest to utwór, jest to jakby kanał Razgonowa na ficie z Kartkim, no i utwór nazywa się Atlantyda. Tam chyba jakiś przedział 2 godzin temu to wyszło, więc zobaczymy. No ja już nie będę wam dłużej przedłużał tego wstępu i po prostu losujemy, tak? Mamy 31 propozycji, ja oczywiście zasłaniam oczy i jest na stop, jest i hop. Wow, pierwszy numer, czyli dzisiaj będziemy się brać za Onara. Onar Kortyzol, polecony przez Cambody. Dobra. No to co, ja przygotowuję sprzęt i widzimy się za chwilę. No dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Ja już tutaj mam wszystko oczywiście przygotowane. No i tak, dzisiaj oceniamy utwór polecony przez Cambody. Jak sami widzicie, jeszcze tu jest nawet wypisana ta nazwa tego kanału. Tutaj wam teraz gdzieś w rogu powinno wyskoczyć dokładnie kanał polecającego. No i co? I zobaczymy. No ja Onara nie słucham. Widzę, że jednak Cambody, czyli osoba, która polecała ten utwór, zapomniała wspomnieć, że na ficie tutaj występuje Kizo oraz Kabe. Produkcją zajmował się Secret Rank, Szwed SVD czy SWD. Wy mi powiecie, jak to się oczywiście nazywa. Utwór jest z 2021 roku. Został wydany 7 czerwca. I ten utwór jest jakby dodany do albumu Achtung. No cóż, ma prawie 2,5 miliony wyświetleń, więc wynik nawet jest spoko, utwór też może być naprawdę spoko. No i co, no i bez jakiegoś dłuższego gadania po prostu bierzmy się za słuchanie. Ja chcę tylko jeszcze zobaczyć, kto się zajmował mix masteringiem. Mastering, okej, Kwazar w Gagarin Studio, mix Arkadiusz Szwed z Hemp Studio. No dobra, zobaczymy. Dobra, nie ma co już przedłużać. Wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Lecimy z pierwszą reakcją, zaraz bierzemy się za drugą. Dobra. A jeszcze chwila, bo ja mogę to zepsuć, nie chcę tego zepsuć, właśnie. Mogłem, wiedziałem, że będzie za cicho, trzeba to przygłosić. Odwagi o lepsze jutro, łydki mi zbuchły od drogi na szczyt. To o tych chwilach, co były, nie wrócą, bo każdego z nas dopadł ten syf. serce nie boli jak zepsuta turbina. Nasze dzieciaki rosną w tych spalinach. Moja babcia na głowie mi robi znak krzyża. O, nikt nie zapomina. No dobra, onar fajnie leci, nie? Tutaj nie mam jakoś tak się, żeby skupić na tym wszystkim, nie? Wiecie o co chodzi. Tydzień nowy problem, tutaj ledwo wiążą go. Ale fajny jest bicik. Ja teraz też zmieniłem właśnie słuchawki i słyszę teraz, jeżeli są jakieś basy, to po prostu słychać faktycznie taki basowy klimat, nie? To od razu też odsłuch nutki jest o wiele lepszy. Z końcem, porażka jest matką sukcesu, a stres nie najlepszym ojcem. Każdy chce stać w fusze pod swoim z basenem, domem, a nie iść, stawać przed sądem. Kumpel się zwierza, że wciąż stracił żonę. Nie lubię starej szkoły, no nie lubię starej szkoły, ale tu nawet onar fajnie leci, naprawdę. Podoba mi się aktualnie jego nawijka. Ja siedzę, całą płytę znowu piszę w samochodzie. Pracuję całe rok. No teraz Kabe. Waliłam gruby lot, wysoki kortyzol, nigdy tu nie śpi blok. Pracuję cały rok, waliłam gruby lot, wysoki kortyzol, nigdy tu nie śpi blok. Mamo, ludzie tu w koło są w stresie, jak ja co dzień w dresie. O mamo, co jutro przyniesie, to nikt... Ale kurwa, teledysk jest oczojemny, już mnie oczy bolą od patrzenia się, nie? Tego nie wie, o mamo. O mamo, to niepewna przyszłość, a we krwi wysoki kortyzol. O mamo, czy to jeszcze... Kabe fajnie, że tak przeciąga słowa, nie? I w tej piosence słychać, że takie uo, tak wiecie o co chodzi, do góry je, nie? Ciągnie, żeby były trochę dłuższe. I fajny to jest styl taki do nawijania. W tym utworze pasuje z tymi basami, nie? I tak dalej. Hip-hop czy z bloków disco, to wszyscy tak żyją. Koło cały czas presja, ciężko się dobrze przespać, wyspać, widać stres na ulicach, bo ludzie mają go w sercach. Mam dużo problemów na głowie, u mnie to nie miejsce na aureole. Tylko się trzymaj, nie idź w paranoję, ten czas do historii przejdzie jak pierwszy płomień. Mam w lodówce HGH. Jest i Kizo. Osoby, której nie lubię, zobaczymy, że tym razem i kurwa mać chociaż trochę podpasuje jego nawijka. Na co najmniej jeszcze 2 lata, ta. Byłem w paszczy lwa, dzisiaj ależ moja głowa nie śpi jak Manhattan. Kizo pada van, zawsze przedsiębiorca. Ej, trochę inaczej zaczął nawijać, już nie nawija w tym identycznym stylu, nie? Tak? Kurde, widzę, że... Znaczy to jest utwór w sumie z tamtego roku, więc... Ale chodzi mi, wiecie, na bieżąco ja po prostu teraz oceniam. No lepiej nawija, na pewno lepiej nawija niż wcześniej. Biorczę, ale żaden banan nie mów do mnie pan. Młody chłopak, ale stresy mam, bo do państwa chciałby zniszczyć mój każdy plan. Przez przeciwności cisnę jak kanam, na szczycie seki począta odpalam. Bo nam się należy też nie tylko wam, więc zrozum czemu kortyzol wyjebał. O mamo, ludzie tu w koło są w stresie. Nie spierdolił tego Kizon, spoko leciał, nie? Pasuje mi jego nawijka na tym utworze. Nie uważam, że lepiej poleciał niż Kabe i onar, ale no jest to na pewno dla mnie osobiście słuchalne. Jak ja to dziś w dresie, o mamo, co jutro przyniesie, tu nikt tego nie wie, nie. O mamo, tu niepewna przyszłość, a we krwi wysoki kortyzol. O mamo, czy to jest hip-hop, czy z bloków disco, tu wszyscy tak żyją. Pracuję cały rok, waliłam gruby lot, wysoki kortyzol. Czyli Kabe był odpowiedzialny za refren, spoko. Nigdy tu nie śpi blok, pracuję cały rok, waliłam gruby lot, wysoki kortyzol. Nigdy tu nie śpi blok, pracuję cały rok, waliłam gruby lot, wysoki kortyzol. Nigdy tu nie śpi blok, pracuję cały rok, waliłam gruby lot, wysoki tego występował. Kortyzol, nigdy tu nie śpi blok. Okej, moi drodzy, utwór jest spoko, naprawdę jest spoko do przesłuchania. Mi się osobiście utwór podobał, nie uważam, żeby źle wypadł. Tak, fajny bicik, w końcu też zmieniłem słuchawki, więc czuję trochę tego basu w tych utworach, więc to też fajnie brzmi, naprawdę. Klimacik jest, ale ten teledysk jest zbyt oczojebny. Ja rozumiem, że to miało mieć taki klimat, ale dla mnie jest po prostu oczojebny. Nie mówię w takim razie, że utwór jest zły, pamiętajcie, nie? Po prostu jest oczojebny, no i tyle. No moi drodzy, tak, Kabe fajnie poleciał, fajnie mu refren wyszedł, Onar fajnie zaczął, było czuć moc tej nawinki i tak dalej, fajnie się dopasował do bitu. Kizo mnie też zaskoczył, nie słucham Kiza, hejtuję Kiza, Kizo mi średnio siada, ale w tym utworze naprawdę fajnie siadł. Teledysk mówiłem, oczojebny, a produkcja, fajny beat i tak dalej zostało zrobione. To jest wszystko. Moi drodzy, to jest dzisiaj pierwsza reakcja. Pamiętajcie, żebyście swoje propozycje składali w komentarzach, jeżeli chcecie, żeby wasz utwór polecał. Ja bardzo dziękuję Cambody za propozycję. No i co? Do usłyszenia za niedługo. Nara. Zawsze w stronę najlepszego miejsca. Co się dzieje, brat? Ludzie wybijają mi rytm serca.